Książki, magazyn do słuchania. Zapraszam Michał Nogaś. Książki, magazyn do słuchania, Michał Nogaś. Dzień dobry Państwu. To jest wydanie specjalne naszego podcastu, które nie było planowane i nie mieliśmy ochoty go przygotowywać, ale 2 maja. Tego roku straciliśmy Pawła Smoleńskiego, legendę wyborczej, jednego z najważniejszych reporterów polski współczesnej. W 2019 roku, kiedy ukazała się książka Wnuki Jozłego, spotkaliśmy się z Pawłem, by porozmawiać o Izraelu, o Izraelczykach i o Palestyńczykach, o codzienności życia w Izraelu i na terenach okupowanych, na osiedlach żydowskich, na terenach zamieszkiwanych przez Palestyńczyków i w tej części, do której. Większość z nas nie ma na co dzień dostępu, czyli w strefie Gazy i na zachodnim brzegu Jordanu. Chciałbym, byśmy dzisiaj posłuchali głosu Pawła, który opowiadał jak nikt o tym, co tam widział i pisał jak nikt o tym, co tam widział, byśmy jeszcze w ten sposób przez chwilę mieli go obok siebie. Książka Nowa Pawła zatytułowana Wnuki złego pokłosie i lutowy praw do Izraela? A bo ja wiem. Nie wiem ilu. Nie wiem, nie, nie, nie potrafię tego policzyć. To jest kilkadziesiąt lat, to tak powiedzmy. Kilkadziesiąt. Kilkadziesiąt, tak. Kilkadziesiąt lat to jest. To jaki jest pierwszy Izrael, który pamiętasz? No, pierwszy to jest fascynacja absolutna i to zawsze, zawsze będę powtarzał. I to się wiąże z taką <laughs> anegdotą o to. Mój przyjaciel taki i, i bos przy okazji za, zapytał mnie na lotnisku w Warszawie, czy byłem kiedyś wcześniej w Izraelu, kiedy tam mieliśmy odlecieć, a ja powiedziałem, no zwariowałeś chyba, przecież wiesz, że nie, Na co on odpowiedział, to ja ci zazdroszczę. Zazdroszczę, dlatego, że przyjedziesz się zachwycisz. To się stało. To od pierwszej chwili takie, takie uczucie mi towarzyszyło i do tej pory ja jestem zachwycony tym kawałkiem ziemi. Trochę jest tak, że nie znam ani jednej osoby, która by po powrocie z Izraela nie była zachwycona, więc powiedz, co ciebie zachwyciło najbardziej? Wszystko, wszystko, dokładnie wszystko. Począwszy od lawiwskiej architektury, a skończywszy na tym, że to, to, to jest przecież wymyślone, tak, to jest wymarzone i to się stało. Znaczy to, to ilustruje tylko i wyłącznie jedno, mianowicie, że jeżeli ludzie chcą i potrafią współpracować ze sobą, zachowując różnorodność i czerpiąc z tych różnych, różnych bagaży, które tam przywieziono, bo jednakowoż umówmy się, że dzisiaj już nie, ale, ale jakiś czas temu to każdy miał drugą ojczyznę, albo prawie każdy miał drugą ojczyznę, no to mogą robić cuda, no i ten cud się stał. No Izrael jest absolutnie fantastyczne miejsce. Tylko, że no, z Izraelem jest tak, jak z panną młodą. Myślę sobie, że podczas wesela to, to panna moda jest najpiękniejsza, a potem się okazuje, że jednak gdzieś tam jakiś pryści skoczy na nosie albo, albo coś podobnego, znaczy potem się zaczyna normalne życie. Mając ze sobą kilkanaście wizyt w Izraelu i kolejne dwie w tym roku przed sobą. Absolutnie się zgadzam z tym, co mówi Paweł, ale zanim będziemy rozmawiali o wnukach Jozłego, czyli o tych historiach, które zebrałeś z wielu swoich pobytów w Izraelu, to chciałem zapytać o to, jak. Na Twoich oczach i w twojej głowie ten Izrael przez te kilkadziesiąt lat się zmieniał. To znaczy, do jakiego państwa pojechałeś po raz pierwszy, a z jakiego państwa wróciłeś po raz ostatni? Ale czy być może jest tak, że to ja się zmieniałem? No i, i że nie można żyć w wiecznym zachwycie. Czy ja przyjechałem do takiego Izraela, który mnie wówczas wydawał się i, i o tym mi również opowiadano, ale starano się, jakby to moje, moje wyobrażenie zweryfikować, mianowicie przyjechałem właśnie do takiej krainy ze snów, tak? Mhm. A opowiadano mi, że to nie jest kraina ze snu, broń Boża. I nawet jeżeli to jest kraina budowana według marzeń, to nie, nie ma takiej możliwości. To się nawet Panu Bogu nie udało, żeby marzenia wypełnić w stu procentach. Ergo zawsze tam coś będzie takiego, co albo nie było w planie, albo się po drodze urodziło, albo jest niedoskonałe, bo ludzie są łomnie, etc., etc. I potem ten Izrael jakoś zaczął mi się... A czy on się stał w tym sensie bardziej ludzki, że ułomny. A potem zaczął on mi się jeszcze bardziej komplikować. Ja nie wiem, czy ja wiele więcej rozumiem z Izraela teraz niż 10 lat wcześniej, czy 15 lat wcześniej. Ale nie mniej, nie mniej mogę powiedzieć coś takiego, że w Izraelu dzieje się dokładnie to samo, co na całym świecie. Znaczy, zdaje mi się, że ostatnie ostatnia dekada, może troszkę mniej, może trochę więcej, przyniosła taką zmianę, że, że ten te nasze środowisko w Polsce, nie tylko w Polsce, w Izelu, nie tylko w Izelu, stało się mniej przyjazne, mniej takie nie wiem, ciepłe, zapraszające i tak dalej. Znaczy nie skończyła się historia. Mur berliński znaczył tylko i wyłącznie tyle, że upadł mur berliński, ale nie znaczył te zdarzenie, wszystko to, co się wcześniej w Polsce działo, nie, nie oznaczało bynajmniej tego, że ludzie nagle stali się lepsi, mądrzejsi, świat się stał bardziej ciepły. Ale mniej przyjazny, mniej ciepły, to znaczy jakie? To znaczy bardziej wykluczający. To znaczy, że nagle się okazało, że no, że, że zwłaszcza to stulecie, w które żeśmy tak kilkanaście lat temu wkroczyli, jest takim stuleciem izmów, tak? Najbardziej popularny, myślę sobie, czy taki powszechny izm, to jest fundamentalizm. Cokolwiek by to znaczyło, czy religijny, czy narodowy. Być może jest tak, że natury ludzkie nie da się przekroczyć, a kiedy się pojawiają gdzieś po drodze jakieś kłopoty, bo zawsze się przecież pojawiają, to wtedy się najłatwiej odwołać do takich pojęć, które są mniej więcej tak skomplikowane jak konstrukcja młotka i, i korzystać z nich tak, jak się młotkiem pracuje, czyli walić po prostu. No, Młotek nie jest do tego, żeby, żeby malować, albo żeby tworzyć muzykę, tylko żeby walić w łeb gwoździa. A film Bembe, taki kameruński, świetny filozof, historyk idei, politolog, autor książek, z którym się spotkałem w zeszłym roku w Paryżu, zresztą wywiad z nim będzie w lutowym numerze magazynu książki, twierdzi a propos tych izmów, o których mówisz, że to właśnie bardzo cechuje początek XXI wieku, że wymyśliliśmy sobie różne strachy, potem w nie uwierzyliśmy, a następnie zaczęliśmy się przed nimi bronić. I że to jest źródło wielu problemów i konfliktów współczesnego świata. Czy to się też Izraela dotyczy? Ja myślę, że, że jedna uwaga, mianowicie, my nie wymyśliliśmy strachów, tak? Tylko zaczęliśmy tym strachom ulegać, bo, bo to, że się ludzie boją, to jest absolutnie naturalne. I cudownym nie jest to, że ktoś nie czuje strachu, tylko to, że ktoś umie ten strach przekroczyć. I to jest to jest, to jest absolutnie wielka sprawa. Oczywiście to dotyczy Izraela. A znaczy Izrael jest takim miejscem, które od pierwszych dni swojego istnienia doświadcza wrogości. I w zasadzie żyje w stanie no, konfliktu, który bywa niestety zbyt często, że rozpala się do temperatury wojny. Doświadcza wielu, wielu konfliktów wewnętrznych, ale doświadcza też rzeczy kompletnie, by także nie, nie z tego świata. Otóż samo powstanie Izraela było czymś absolutnie niewiarygodnym, mimo zgody społeczności międzynarodowej, bo, bo przecież ten kraj kilkuset tysięcznych w tym czasie, nie miał prawa wygrać wojnę o niepodległość z koalicją państw arabskich, a jednak wygrał. No więc tam są nawet tacy ludzie, którzy to rozpatrują w kategorii cudu i boskiej ingerencji. Podobnie z wojną sześciodniową, która jakby jest takim kalendarzowym początkiem tego, o czym... Jednym z kalendarzowych początków, może lepiej, tego, o czym, o czym w tej książce pisze. Czyli... Gigantycznego problemu, jakim dla Izraela jest zachodni brzeg. Autonomia palestyńska od lat kilkudziesięciu, Palestyńczycy w ogóle itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, tak, no, no to, jest, to jest prawdziwy problem. To jest problem taki, który rzeczywiście dotyczy każdego, nawet tej, myślę, że sporej większości Izraelczyków w dniu dzisiejszym, którzy starają się tego problemu nie, nie dostrzegać, dlatego że ich Poziom życia jest bardzo wysoki, dlatego że paszport izraelski pozwala podróżować po całym świecie, dlatego że jest piękna pogoda, fantastyczna kuchnia, znakomite wino, i no i, no, i po prostu żyć, nie umierać. I, więc nie, nie, nie trzeba patrzeć na to, co zamiedzą, a miedza jest dosłownie o kilkadziesiąt kilometrów. Więc. Tak, oczywiście, oczywiście. No, to jest kraj, który, który musiał, no bo, no bo nie może kilka generacji żyć w wiecznym lęku, musiał ten strach, coś z tym strachem zrobić. No, a przekroczyć chyba niekoniecznie. Chyba, chyba to jest tak, że się trochę boi i, i, i stara się wypierać, nie, nie, nie dostrzegać. Przyznam szczerze, że kiedy czytałem twoją nową książkę, to też przypominałem sobie no, dawno nieczytaną Biblię, bo jej fragmenty Rozpoczynają tę książkę i wyjaśniają wiele zagadnień, które poruszasz, którymi się zajmujesz. Moim zdaniem komplikują, a nie wyjaśniają, ponieważ Biblia jest książką nieoczywistą. Absolutnie nieoczywistą i przykazania boskie, jeżeli tak uznamy, albo ten zapis rozmowy człowieka ze stwórcą, albo no, no cokolwiek, wszystko jedno, legenda. Jak, jak to jak to lubi? To, to są takie. Opowieści, które się znoszą wzajemnie, które się wykluczają i do nas, do ludzi a blok, należy to, co, co, co z nich wymiemy. Powiem, co wyjaśniają. Wyjaśniają stanowisko tych, którzy uważają, że Izrael powinien przejąć jak największe terytorium tam na Bliskim Wschodzie, ponieważ, i teraz powiedz, czy to prawda, Bóg powiedział swojemu narodowi wybranemu. Jakie dokładne granice ma mieć państwo, wielkie państwo Izrael? No więc Bóg był sprytniejszy jeszcze, albo bardziej, bardziej skłonny do figli, bo powiedział, i to można różnie interpretować. Znaczy, w różnych księgach Biblii Hebrajskiej te granice Izraela są oznaczone różnie, więc, więc trudno. Ale. ale to tak, oczywiście są, są takie fragmenty Biblii hebrajskiej, które opisują geograficzny, by tak rzec, wygląd, wygląd Izraela, ale są i to, co naród wybrany ma prawo tam robić, bądź wyczyniać, bo niektórzy powiedzą, że wyczyniać, ale są takie fragmenty Biblii hebrajskiej, ich jest o wiele więcej i być może one są bardziej znaczące, nawet, bo to jest zagadka, nad którą się mędrcy hebrajscy głowią tysiące lat już. To, to nie jest tak, że ja nagle ją zobaczyłem. To jest naprawdę rozpatrywane i rozpatrywane i rozpatrywane od wiek wieków. Są takie fragmenty, które nakazują opiekę, które nakazują współczucie, które nakazują pomoc, które każą traktować bliźniego swego jak siebie samego, ponieważ wy, hebrajczycy byliście w niewoli egipskiej, więc wiecie co to znaczy być niewolnikiem. Wiecie, co to znaczy być człowiekiem drugiej kategorii, pozbawionym praw, co to znaczy, jak wam się wszystko odbiera, łącznie z waszą wolnością, więc nie wolno po prostu tak, tak postępować wobec innych ludzi. No i teraz, no to jest, to jest fundamentalne pytanie, jak, jak ta Biblia ma być rozumiana. Natomiast to, co tutaj jest jakoś gdzieś tam styczne, w sposób dość zabawny, z naszego punktu widzenia, to jest fakt, iż Biblia jest czytana jako przekaz współczesny. To są wiadomości z agencji prasowych. To jest to, co się wydarzyło ledwie wczoraj. A bohaterowie historii, historii biblijnych to są nasi sąsiedzi, a Fakt, że ich nie widzimy, no nie widzimy, no mój Boże, no nie, nie, nie zawsze przecież, nie każdego dnia spotyka się na się sąsiada, no bo mógł zaspać, albo wyjść na piwo, albo gdzieś się zawieruszyć, ale oni są cały czas obecni. Znaczy, Jozue jako ten, który wprowadził y, Żydów do ziemi obiecanej, który razem z Żydami przekroczył Jordan. Uczeń Mesjasz y, Mojżesza. Uczeń Mojżesza, następca Mojżesza, wskazany przez Boga. No, to jest najdalej dziadek w drugim pokoleniu. Pradziadek, prapradziadek może. Ale szalenie długowieczny, więc cały czas obecny, właśnie. To może jeszcze powiedzmy, zanim posłuchamy fragmentu i zajrzymy do książki, jaki procent społeczeństwa izraelskiego wierzy w to, że Jozué to jest najdalej dziadek w drugim pokoleniu? A ja nie umiem tego powiedzieć. Nie umiem tego powiedzieć oprócz jednej rzeczy, mianowicie. Jeśli, jeśli jest rzeczywiście tak, że, że to stulecie jest wiekiem izmów, to tych ludzi przybywa, ich jest coraz więcej. Izrael robi się krajem coraz bardziej religijnym. To, to, to nie ulega najmniejszej wątpliwości, przy czym no, to w masie, tak? Indywidualne wybory to są indywidualne wybory ludzi. Ja nie będę, nie będę tego oceniał. Ale I to ten... cię zaskakuje, że tak jest? Ten nie liberalny, wiem. wręcz libertyński Tel Awiw, ta radość, zabawa i Jerozolima, miasto święte. Tak się o tym mówiło. No nie, Tel, Tel, -Awiw, Tel Awiw to jest takie miejsce, które jest w ogóle wykrojone z Izraela. Tak Tak samo jak Nowy Jork nie jest, nie jest Stanami. Stanami Zjednoczonymi, a Paryż nie jest Francją, tak Tel Awiw nie jest Izraelem. To jest, to jest osobny, osobny kraj, osobny byt, wyspa i, i w ogóle tutaj w zasadzie nie ma o czym mówić. Czyli to religijne życie się odradza gdzie? Na obrzeżach Tel Awiwu już bardzo mocno. Jerozolima staje się coraz bardziej religijnym miastem, to nie ma tego wątpliwości. A z drugiej strony ci, którzy w Jerozolimie nie są religijni, no stają się coraz bardziej bezbożni, o tak bym powiedział, coraz bardziej niereligijni. Przy czym Jerozolima, pamiętajmy, jeżeli traktujemy ją jako całość, no to to jest również ta Jerozolima, gdzie ludzie nie chodzą do synagog, ale chodzą do meczetów. I ta też się robi coraz bardziej religijna. Ta wschodnia. Ta wschodnia, tak. Coraz bardziej religijna i coraz bardziej taka właśnie w tej swojej religijności upewniona, że to jest jedyna droga, nie ma, nie ma innej drogi. A do tego się doklejają jeszcze różne inne pomysły na, na organizowanie życia własnego i wokół siebie, a najchętniej życia tym ludziom, o których my się troszczymy. A dodajmy... Powiedzmy to tym, którzy w Jerozolimie nigdy nie byli, że wystarczy wyjść z bramy damasteńskiej, już się jest w Jerozolimie Wschodniej, tej arabskiej części. A tam nie ma żadnej granicy, te światy po prostu się przenikają. Nie ma granicy. Jako granicę możemy przyjąć, to też jest bardzo umowne już teraz, przecież Jerozolima jako całość występuje od 1967 roku, więc jako granicę możemy przyjąć. Tory tramwaju jerozolimskiego, jednej jedynej linii, która rzeczywiście są takie fragmenty, biegnie dokładnie w tym miejscu, gdzie kiedyś stał płot oddzielający, płot graniczny dzielający Jerozolimę należącą do Jordanii i Jerozolimę należącą do Izraela. To się miesza teraz też oczywiście w tym znaczeniu, że po tej w cudzysłowie arabskiej stronie zaczyna mieszkać coraz więcej żydowskich Izraelczyków, z czego się biorą. Od czasu do czasu, może nawet częściej, konflikty. No, dość powiedzieć, że, że są takie fragmenty Jerozolimy, które są uważane przez społeczność międzynarodową, przez y, Arabów, ale też przez Izraelczyków żydowskich przeciwnych osadnictwu, za osiedla po prostu. O tym za chwilę. Paweł Smoleński dzisiaj jest gościem radia książki Wnuki Jozłego. To jest jego nowa książka. Oto pierwszy fragment w wykonaniu autora. Wszystko zależy od przewodnika, od jego ocen, diagnoz i poglądów. Nie systematyzują tego żadne oficjalne instrukcje, odgórne, wykładnie lub, nie daj Boże, kategoryczne nakazy. Pełna wolność. Przewodnicy mówią, co chcą i jak czują, o tym samym, co zatem poradzić, skoro każdy z nich mówi inaczej, tak jak podpowiada mu serce, wiara i poczucie zdrowego rozsądku. Słowa przewodników mogą być więc różne jak dzień i noc. To, co dla jednego jest jasne i białe, dla drugiego będzie mroczne i czarne. Ale i tak będą się poruszać, a my wraz z nimi w tej samej mocno ograniczonej przestrzeni ciasnej, ze względu na głębokie doliny, kamieniste pagórki oraz granice wewnętrzne i międzypaństwowe, a do tych tutaj zawsze stanowczo za blisko. Mówimy wszak o niewielkim kawałku świata, ledwie obecnym na największych nawet globusach i najbardziej dokładnych mapach. Na dodatek, wedle rozsądnych i racjonalnych kryteriów, a te w tym wypadku doskonale zawodzą, kawałku na pazur mało ważnym, pełnym nieużytków i ubogim w zasoby naturalne, a który jednak w wyniku opowieści zyskuje na rozmiarze, wadze i znaczeniu. Weźmy na przykład osiedle Kfar Eldat, jak nazwą je chuda czy Dror. Obaj potężni, z wielkimi dłońmi, a powagę drora podkreśla jeszcze wielkie terenowe Pachero z wysokolitrażowym silnikiem. W sam raz na te wąskie dróżki parowe, dobre dojazdy w wiosną, gdy strumieniami rwie płytka woda, ale też na głęboki letni piasek i ostre kamienie. Obaj byli frontowymi żołnierzami, po wojnych doświadczeniach zaangażowali się w działalność organizacji praw człowieka i gardują za pokojem. Po to, jak mówią, żeby to wreszcie naprawdę była ziemia święta. Ale już inni przewodnicy, Fraim i Saul, obruszą się, gdy zachodni brzeg nazwę terytoriami okupowanymi a osiedla, choć nawet w Izraelu tak się o nich mówi, osiedlami. Nie gadaj bzdur powiedzą chórem, pomyśl, zanim coś powiesz. Pierwszy jest byłym żołnierzem frontowym z Wojska Innej Sześciodniowej i profesorem politologii Uniwersytetu Barilan. Nosi kipę, sypie koszarowymi żartami, a wygląda na równego gościa i dobrego kumpla. Drugi oprowadza zagraniczne wycieczki na zlecenie Izraelskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Skończył historię na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, czyli w żydowskich dziejach jest naprawdę biegły. Los sprawił, że obaj mieszkają w Owsze, pierwszym żydowskim osiedlu w Samarii, założonym już w 1975 roku, na północ od Jerozolimy, przy drodze numer 60 na arabski Nablus, albo, jeśli tak chcemy, na biblijny Sychem, gdzie przecież jest grób patriarchy Józefa. Sychem tak nazywa to miasto wielu mieszkańców osiedli: Efraim i Saul także. Tak więc dla Efraima i Saula osiedla na zachodnim brzegu to po prostu miasteczka z historią osadzoną w dziejach sprzed tysiącleci. Skoro tak, obaj nie mogą być osadnikami, ale są dziedzicami tego co kiedyś. Nie ma też takiej ziemi jak terytoria okupowane, a to po prostu z tego powodu, że nie można okupować samych siebie. Przecież Polacy nie okupują Polski, a Szwedzi Szwecji. Dziś w książki Paweł Smoleński. Powiedz, jak to wygląda, kiedy jest się tam na miejscu, na tej małej przestrzeni, na Ziemi podzielonej? Chciałem zapytać, jak wygląda świat osiedli żydowskich, które wkraczają coraz silniej na tereny palestyńskie okupowane przez Izrael? No dobrze wygląda, albo źle wygląda. To zależy, kto patrzy i z której strony patrzy. Albo tak? kto jest twoim przewodnikiem. Albo kto jest moim przewodnikiem, ale ta figura przewodnika, która jest w tej książce umieszczona, prawdziwa od początku do końca, to jest taka figura, która w zasadzie siedzi w każdej izraelskiej głowie, ponieważ to kraj szalenie rozpolitykowany i taki. Pełen ludzi mających pogląd na rzeczywistość, nawet jeżeli tym poglądem jest lekceważenie rzeczywistości i odwracanie się do niej plecami. I to oznacza, że każdy o każdym miejscu, o każdym zdarzeniu, momencie historycznym czy momencie biblijnym ma swoją opinię i tą opinię sprzedaje jako taką. No, może nawet jedyną prawdę czasami, tak też, tak też bywa. No, nic dziwnego, że w judaizmie nie ma takiego stanowiska jak dyrektor całego, całego bałaganu, czyli papież, prawda? Bo, 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 bo to jest niemożliwe, po prostu, skoro, skoro wyznawcy judaizmu, co jest zapisane w Biblii, mogą się kłócić z Panem Bogiem i nawet te kłótnie wygrywać. No to zależy, jak patrzymy. No, jeżeli popatrzymy na osiedla, które tam funkcjonują, no, prawie od. Momentu zakończenia wojny sześciodniowej, tego, tego cudownego zwycięstwa, no to niektóre z nich wyglądają jak takie miasteczka w Toskanii. No wszystko jest co trzeba, czyli a tu rosną oliwki, a tu rosną róże, zielono, cichutko, dzieci biegające po ulicy, no bo wszędzie są te, te garby takie, więc samochody się nie mogą rozpędzić, no po prostu żyć nie umierać. Są też takie osiedla, które są złożone na przykład z przyczep mieszkalnych, czy z jakichś baraków na, na, stojących na wzgórzach, bo to też jest taki właśnie, no, by tak rzec, konieczny element osiedla. Budujemy tam, gdzie wysoko, żeby widzieć dookoła okolice, po to, żeby wiedzieć, co się dzieje po to, żeby ją przypilnować przy okazji. No i tam, tam się żyje, raczej podejrzewam ciężko, dlatego, że to, to są z reguły stosunkowo malutkie organizmy, prawda. No, przeżyć lata w przyczepie nie jest przyjemnie. Wszystko w zasadzie jest na zewnątrz. Może się pojawi jakiś mały sklepik, może się pojawi jakieś przedszkole, bo dużo dzieci jest w osiedlach. To jest, to jest fajne. Tam rzeczywiście tych dzieciaków jest cała masa. Widać te dzieci. A, a ponieważ Izraelczycy <laughs> mają, tak mi się wydaje, w masie swoje takie niesłykłe <laughs> nabożeństwo do małych ludzi, no to te małe ludziki są rozbrykane i wesołe, i uśmiechnięte, i śpiewające. I to, to jest, to jest, to jest okej, okay, no, ale z drugiej strony, jeżeli mamy świadomość, że mieszkamy na czubku jakiegoś jakiegoś wzgórza, jakiegoś pagórku, prawda, i, i mieszkamy w jakiejś tam przyczepie, to wszystko jest określone płotem i trzeba tego dzień i noc pilnować, bo nie wiadomo, co się zdarzy. No to albo żyjemy w jakiejś stanicy na dzikich polach, tak jak jak za czasów nie wiem, pana Michała Wojdowskiego, albo żyjemy w więzieniu, i teraz, teraz wybór należy do ciebie, co wolisz? Czy to jest dla ciebie więzienie? Czy to jest stanica? Czy ty szerzysz też, cudzysłów duży teraz tutaj cywilizację, tak? Czy ty się bronisz, albo cię zamknięto? Nie wiem. A jaka jest podstawa prawna, albo jaki jest powód, dla którego Izraelczycy? Wchodzą na tereny, które otrzymali w wyniku porozumienia pokojowego Palestyńczycy i tam zaczynają się osiedlać. No, powód jest prosty. Powodem, powodem jest to, co powiedział Pan Bóg nasz: że to jest ziemia narodu wybranego. I, i, i to, to wcale nie jest, nie jest śmieszne, bo, bo naprawdę są ludzie, którzy tak, tak uważają. To jest ziemia dana przez, przez, przez Boga i koniec. I tutaj co do tego nie ma debaty, ale jest również w ten sposób, że tam jest taniej, tam jest łatwiej, tam mieszkania kosztują w porównaniu do cen mieszkań w Jerozolimie czy w Tel Awiwie, niewiele. Tam są niższe podatki. Zachodni brzeg, terytoria okupowane są od jakiegoś czasu pocięte znakomitymi drogami, więc jeżeli się mieszka na Zachodnim Brzegu, a pracuje w Tel Awiwie, czy w Jerozolimie, to jest naprawdę kwestia kilkudziesięciu minut, żeby dojechać bez najmniejszego problemu. No, Piszesz nawet o tym w książce, łatwiej. że na takich terenach okupowanych, przy okazji mieszkania w takim osiedlu, to można nawet 160 godzinę jechać, nikt cię nie zatrzyma. No bo by tak, że siły porządkowe tam mają co innego do roboty niż łapanie piratów drogowych, więc, więc po prostu policja tam tamtejsza nie, nie zwraca na to uwagi. Ale powiedz jak wygląda to codzienne życie, byłeś tam wiele razy. Ta koegzystencja, to sąsiedztwo. Z jednej strony Żydzi, Izraelczycy w nowych budynkach albo w tych przyczepach, a tuż obok, za płotem, zamiedzą Palestyńczycy, którzy nie dość, że okupowani, to jeszcze mający takie poczucie, słuszne zresztą, kiedy się chociażby czyta książkę 3 jedną czy drugą, opowieść o tym, jak Żydzi zabierają kolejne kawałki ziemi palestyńskiej. No, mają takie poczucie, że ktoś, wróg, wchodzi do nich do domu w butach i wszystko niszczy. zabija im ścieżki, pola, wszystko dookoła. No często, często tak jest rzeczywiście. To tego, tego nie, nie należy, nie należy ani bagatelizować, ani mówić, że tak nie ma. No, osiedla niektóre nazywane po angielsku outpostami, po hebrajsku machasa, po polsku właśnie stanica, to to są osiedla, które są nielegalne nawet z punktu widzenia prawa izraelskiego i bywa, że takie osiedla są potem Decyzją Sądu Najwyższego Izraela, niszczone przez wojsko, co prowadzi oczywiście do awantur, do, do, do starć z wojskiem i z policją, starć w tym znaczeniu się rzuca kamieniami, osadnicy rzucają kamieniami, czy ubliżają, i tak dalej. Awantura na, na, na całego. No tak to jest, ale przed kilku laty. W ramach tej moim zdaniem rekordowej, rekordowo głupiej akcji, która się dzieje na zachodzie, mianowicie bojkotu Izraela, również handlowego bojkotu Izraela, niektóre firmy zachodnie zaczęły zamykać swoje fabryki na zachodnim brzegu. I taką właśnie to była tam rozlewnia napojów soda stream. Którą zamknięto, no bo te, te towary stamtąd były, były, były bojkotowane. No i kto na tym ucierpiał? No, ucierpieli Palestyńczycy, którzy tam pracują. To jest bardzo przedziwny zbieg, takie splątanie losów, no bo z jednej strony rzeczywiście Arabowie z zachodniego brzegu mają poczucie, że są ograbiani i to jest poczucie usprawiedliwione absolutnie i ja nie mam zamiaru z tym dyskutować. Z drugiej strony prawda też jest taka, że oni bardzo często pracują w osiedlach. Że to są pieniądze o niebo większe niż te, które by mogli zarobić między sobą. Że tam się nawiązuje jakaś taka no Rzeczywistość nigdy nie jest prosta, i nigdy nie jest czarno-biała. I nawet jeżeli między tymi społecznościami stoi płot, tak, i ten płot jest pod prądem albo jest nafaszerowany jakąś pod niesamowitą ilością elektroniki wykrywającej ruch, to jest płot taki, żeby, żeby dawać poczucie bezpieczeństwa, etc., etc., no to w tym płocie istnieją tak faktyczne jak i takie bardzo no, metaforyczne wyłomy. No, gdzieś tutaj jest jakaś, jakaś łączność, jakaś wspólnota. Tak? No, jest wiele, wiele opowieści z osiedli. To są opowieści sprzed lat. Teraz, teraz też tak się dzieje. Które, które opowiadają o, o drugiej inkifadzie. To są opowieści, które brzmią mniej więcej w ten sposób. Przychodzą do osiedla palestyńscy pracownicy i mówią my już do was nie przyjdziemy, dlatego, że to nam swoi zrobią krzywdę. Ostrzegamy was. Uważajcie, bo może być bardzo źle. Wiele opowieści jest takich, że jak, nie wiem, ale przecież ci ludzie się spotykają. Oni się spotykają na, na, na drogach. Oni się spotykają w centrach handlowych na przykład. Po dosiedle Mefrat jest takie centrum handlowe, które jest absolutnie dostępne dla wszystkich, gdzie w sklepie takim dużym markecie, pracują obok siebie chrześcijanie, muzułmanie, to te dwie grupy to są, to są Arabowie, no i, i Żydzi, i jest znakomicie zaopatrzone stoisko z serami, gdzie przychodzą wszyscy, czyli mieszkańcy arabskich wiosek, miasteczek i mieszkańcy osiedli i czekają na jednego sprzedawcę, którym jest Arab, bo on najlepiej doradzi, bo on najlepiej pomoże, bo on wie... On jest przy okazji nauczycielem języka angielskiego, więc jeżeli. A w osiedlu się tak czasami zdarza, ktoś sobie radzi z hebrajskim zdecydowanie gorzej niż z angielskim, no to ma człowieka, z którym porozmawia. To jest oczywiście. No bo to jest współżycie, ale to jest też, też taka straszliwa, często gęsto niechęć, nienawiść, niezrozumienie, niewiedza. Znaczy, to, co, co mnie rzeczywiście uderzyło tam, to. To taki brak zainteresowania tym, jak się żyje sąsiadom, jak ci sąsiedzi myślą, i takie uleganie stereotypom przy okazji. Znaczy, jakby dać dzieciom z szkół arabskich kredki i poprosić, żeby narysowali Izraelczyka, to jestem głęboko przekonany, że oni by rysowali żołnierza. A jeśli dać Izraelczykom żydowskim dzieciom kredki, poprosić, żeby narysowali araba, to myślę, że znaczna część narysowałaby chłopaka w chustce, w kufii zasłaniającej twarz. No bo to, to, jest, to jest wróg, to jest ten, który, który może zrobić krzywdę. Palestyńczycy żyją w dwóch miejscach. Jedno miejsce to zachodni brzeg Jordanu, ale drugie to strefa Gazy. To są na dobrą sprawę dwa niezależne byty kompletnie. Piszesz w książce o tym, jak na polecenie rządu wojsko wjechało i niszczyło osiedla w strefie Gazy. Izraelczycy stawali przeciwko Izraelczykom. A to a... historia już jest. Tak, no to, to jest, to jest coś, 90. co się wydarzyło zdarzyło dawno temu. To jest 2005, to nie są 90 A, no lata, 2005, to jest tak. 2005 rok. To się wydarzyło dawno temu i to jest traktowane jako takie jedno wielkie memento. Bo ty piszesz w ogóle w książce wszystkich. powiedzmy o tym, że pojęcie epoki w Izraelu znaczy coś zupełnie innego. Epoka trwa bardzo krótko. Epoka może trwać bardzo krótko, ale może też trwać kilka tysięcy lat. No, jeżeli ktoś się odwołuje do prastarych pism. I uważa, że to jest taki spadek, który dostał właśnie wczoraj i jakby jakby przewodnik po, po tym, jak ma żyć dzisiaj, no to to, to znaczy, że, że odczuwa chyba, tak mi się wydaje, że odczuwa pełną jedność. No więc, a wracając do, do, do zachodniego brzegu, do strefy gazy, są zupełnie dwa różne byty. Kompletnie dwa różne byty. W Strefie Gaz nie ma Izraelczyków. Oni zostali stamtąd wyprowadzeni przez Ariela Szarona, który też już nie żyje. Co ci, którzy są za osadnictwem i za Wielkim Izraelem, poczytywali Sharonowi jako zdradę, jako no, naj, najbardziej haniebne, co, co, co można było zrobić. Fakt, że niedługo później Sharon dostał wylewu. Był traktowany przez niektórych jako tak kara boska, wreszcie, wreszcie dosięgła, bo nie może być tak, żeby Żyd wyrzucał Żyda. Podobnie jak śmierci cała karabina za porozumienia w Oslo. Dokładnie tak samo, że Żyd wyrzuca Żyda z żydowskiego domu. Na dodatek trzeba pamiętać, że zanim Sharon zarządził ewakuację strefy gazy, tam był promotorem osiedli. I w Gazie, i na zachodnim brzegu, a nawet jeszcze. Na Półwyspie Synaj, to osiedle Jamit na Synaju też zostało zlikwidowane. I, 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 no i no jak z takim człowiekiem rozmawiać, który raz mówi budujmy, a raz mówi rozwalcie to. Won, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma dla Was miejsca. Jak go, jak go zrozumieć? No, to, to może być kłopot. To jest, to jest taka sama sprzeczność jak. Biblijna sprzeczność z księgi Powtórzonego Prawa, gdzie w jednym zdaniu się mówi o tym, że jeżeli nie zbierzesz wszystkich kłosów na polu, to te, które ci zostały, zostaw, bo one są dla obcego, one są dla biednego, dla przybysza. A drugie, no jeżeli będą przed Tobą, ludy Izraela, narody, które Ty wytępisz, no to albo, albo karmisz, albo zabijasz. No, no przecież tego podobno się nie da pogodzić. No, tu trzeba jakoś. Te osiele w Safigaze je pamiętam, to, to dawno temu było, więc, więc ta, ta pamięć jest wstępiona oczywiście trochę, ale to były też takie właśnie miasteczka wychuchane, zadbane, cudowne, absolutnie cudowne warzywa, które tam rosły po takich długich, potężnych halach, namiotach. To wszystko zostało zniszczone, tego nie ma, można było to zachować, ale ponieważ w gazie zaczął zrządzić hamas, no to nagle się okazało, że nie trzeba mieć kwalifikacji rolniczych, żeby dowodzić taką dużą farmą jedną czy drugą, tylko wystarczy mieć papier wydany przez meczet, także jest prawowiernym, no to wtedy wszystko się uda. Okazuje się, że to nieprawda. Ci, którzy mieszkają na zachodnim brzegu, ci Palestyńczycy, gdyby im zaproponować przeniesienie do Gazy? Gazy, która się de facto rządzi sama. No fakt jest izraelska blokada. Jeszcze bardziej myślę, bezwzględna blokada ze strony Egiptu. I co czyni? Czyni życie w Gazie strasznym? No, żeby ale... nie przenikali tunelami, tak? Po... No między innymi tak, ale to jest taka blokada, która która jakby limituje wszystko, tak? Znaczy limituje towary, które tam wjeżdżają, ilość tych towarów. Jednego dnia wolno wywieźć, nie wiem, to akurat kiedy, kiedy indziej się o tym dowiedziałem, tego w tej książce nie ma, ale to zapisałem w jakiejś innej rzeczy, mianowicie no kiedyś wolno było wwozić do gazy osobno szampon i odżywka, a już w jednej butelce nie. Dlaczego? Nie wiadomo. Pan Bóg wiedzieć, wie, skąd się biorą przeróżne restrykcje, aczkolwiek na przykład wiadomo, dlaczego się biorą restrykcje na nawozy sztuczne. Biorą się dlatego, że Nawozy sztuczne, o czym dowiedzieliśmy się również w Europie, to jest fantastyczny materiał do robienia bomb. Więc tego, tego nie wolno. Ale tam się, tam się rządzą, rządzą, rządzą palestyńczycy sami, palestyńczycy z zachodniego brzegu. No dla nich to by była kara równoznaczna z karą zesłania, gdyby im kazano mieszkać pod reżimem Hamasu. Oni nie chcą. Nie, oni wiedzą, że, że, że ta, ta, Gaza to jest, to jest coś bardzo, bardzo nie okay, no. To są naprawdę de, de facto, no, jeśli, jeśli się mówi cały czas, bo cały czas się mówi, nic z tego nie wynika, ale, ale no zobaczymy. Choć, choć ja nie wierzę o tym rozwiązaniu dwa państwa dla dwóch narodów to, to coraz bliżej takiego rzeczywistego stanu rzeczy. Historia wygląda tak, że to są trzy organizmy. Trzy kompletnie niezależne, czy, znaczy nie niezależne w tym sensie, że żaden na, na, na jeden na drugi nie wpływa, tak? ale osobne, osobne organizmy. Że to jest Gaza, to jest Zachodni Brzeg, dwa osobne palestyńskie, palestyńskie twory i Izrael między nimi. Powiedz, co się dzieje z tymi ludźmi, którzy stracili swoje domy w tych osiedlach. Gdzie oni się podzieli? Dla nich buduje się... Znaczy, dla niektórych niektórym próbuje się odtworzyć jakby taki klimat życia w osiedlach, tak? Na, na pustyni Negev na przykład. Buduje się, buduje się całe, całe miasteczka, które, które mają być przeznaczone dla osadników. To trwa oczywiście. Znaczy, przebicie się przez izraelską biurokrację jest podejrzewam równie trudne jak przebicie się przez polską biurokrację. No, pamiętajmy wszyscy tą wspaniałą scenę z filmu Monachium, kiedy mówisz agentowi wysłanemu w straszną, tajną misję, że masz przywozić rachunki, bo ja jestem urzędnikiem galicyjskim. I to nie ty nie pracujesz dla Barona Rothschilda, tylko ty pracujesz dla mnie. A ja potrzebuję rachunki, bo inaczej ci nie, delegacji nie wystawię, nie podpiszę. No więc tak to, tak to trochę wygląda. Oni mieszkają w Izraelu. Część z nich mieszka oczywiście na zachodnim brzegu. Przenosili się na zachodni brzeg. To nie był, to był straszliwy problem. Gaza była straszliwym problemem dla Izraela, rzeczywiście. Ewakuacja gazy była, była też wielkim problemem. Zaangażowano w to niesamowitą ilość ludzi, pieniędzy, logistyka szalenie skomplikowana. Tam wyrastały takie problemy, o których po prostu, no, 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 no nikt, to się tym nie zajmuje, nie mógł mieć pojęcia nawet, no. Bo trzeba to było przeprowadzić spokojnie, ergo trzeba było na przykład wymyśleć ludzi, znaleźć ludzi, którzy się zajmą zwierzętami domowymi, no, żeby dzieci nie płakały, bo im piesek zostanie, prawda, podczas ewakuacji domu, czy chomik, czy akwarium z rybkami, no tego typu rzeczy. No, to, a to są rzeczy bardzo poważne, bo tak dla i tak dzieci. Ważne. Ja, nie. O takich dobiazgów od dziecięcego płaczu może się zacząć nieszczęście rzeczywiście. Tam tak, tak były napięte nerwy tych ludzi. No więc to, to, to był to rzeczywiście niewiarygodny wysiłek. Ale to było tylko 11, 10, 11, 12 tysięcy ludzi. Nic. Na zachodnim brzegu i we wschodniej Jerozolimie All Together mieszka 600 tysięcy w dniu dzisiejszym. Więc te 11 tysięcy gdzieś w Izraelu i, i na zachodnim brzegu można było upchnąć, ale ja mówię o tym dlatego, że, że, żeby sobie wyobrazić, że 600 tysięcy ludzi związanych ze swoim miejscem, w wielu wypadkach ludzi tam już urodzonych i mających prawo do tej swojej majczyzny, jak z nimi postępować, co z nimi zrobić, jak się z nimi układać, to jest, to jest naprawdę. No Naprawdę bardzo poważny problem, być może nierozwiązywalny. To wspomniany przez ciebie przez Szehadek pisze o spotkaniu. Między. On szedł na wycieczkę, on jest takim łazikiem chodzącym sobie po tych wzgórkach i parowach. I spotkał młodego chłopaka osadnika, który poszedł na te wzgórki. Na te pagórki i w te parowy z tego samego powodu. Po prostu bardzo kochał Wówczęgę, tak? I, i, I chłonął ten krajobraz, i był szczęśliwy. I Radża pisze, no jak ja mogę odmówić prawa do tego szczęścia, czy do tego kawałka ziemi? To jest również jego. A potem, nie wiem, czy w tej samej książce, już nie pamiętam w tej chwili, czy kawałek dalej, Radza pisze, że jak ktoś do niego zadzwonił i mówił po hebrajsku, to on dostał szału. Mhm. Jak ty możesz mówić takim językiem do mnie? Co to w ogóle znaczy? Kim ty jesteś? No, to też pokazuje schizofrenię, tak? No bo, no bo co hebrajski jest winien tutaj? Jak tak można? Przy okazji, skoro pada to nazwisko po raz kolejny, to może polećmy wspólnie z Pawłem, bo obaj bardzo lubimy. Dwie książki Szechadecha wydane w Polsce, Palestyńskie Wędrówki i Obcy w Domu. To są opowieści o, o zachodnim brzegu Jordanu, o Tylech Okupacji. I jeszcze trzecią, Dziennik Czasów Okupacji. O i jeszcze tak, no właśnie, zapomniałem o trzeciej. Tak, to są książki one... ciekawe, dlatego że że niejednoznaczne, tak, że mnie się bardzo często wydaje, że pisało te książki co najmniej dwóch ludzi. Jeden przepełniony nienawiścią i rozczarowaniem, a drugi taki właśnie... Czekadek pisze, że... no ten fragment właśnie jest o tym, że nienawidzi hebrajskich, albo pisze, że Największą podłością, jaką bracia Arabowie, Palestyńczycy mogli mu zrobić, to zawrzeć porozumienia pokojowe z Izraelem w To jest ekspresji z Werbis w jego książkach. A kilka stroniczek bliżej, albo kilka stroniczek dalej, pisze, że wspólnie Arabowie i Żydzi poniosą w świat taką pochodnię oświecenia i pokoju. No więc. No to jest jak, jak w Biblii, prawda? Trochę, trochę inny język, inne czasy, inny bohater, ale to jest tak, no jak, jedno albo drugie. No. Jeszcze zawsze warto też poczytać Amosa Oza. W twojej książce Wnuki Jozłego y, można znaleźć bardzo wiele opisów, bardzo wielu miejsc, w których te dwa światy się spotykają, ale jest jedno miejsce, które przyznam na mnie robi y, wrażenie chyba największe i to wcale nie jest Jerozolima, tylko to jest opowieść o Hebronie. Bo Hebron to jest, to jest miejsce szczególnie naznaczone. To jest jedno ze świętych miast. Myślę, że wszystkich wielkich monoteistycznych religii, a bezspornie święte miasto muzułmanów i święte miasto Żydów. Ze względu na to, że to jest stolica Abrahamowa. Tam mieszkał Król Dawid, tam jest przecież grota patriarchów. Tam, tam jest pochowany Abraham, tam jest pochowana Sara. No to jest, to jest takie miejsce, gdzie, gdzie podobnie jak chrześcijanie jak płaczu, religijni Żydzi wkładają karteczki z prośbami do Boga. A metrów kilkadziesiąt stamtąd jest, jest ten meczet Ibrahima. To jest jedno miejsce rozdzielone wewnętrznie tylko. No i miasto podzielone podzielone płotem miasto wymarłe w wielu wielu miejscach po to właśnie, żeby te społeczności się ze sobą nie stykały. Miasto, gdzie znakomita większość to są Palestyńczycy i Arabowie i kilkuset osadników na Starym mieście w Hebronie, głównie na Starym mieście, bo nie tylko. Takich chyba najbardziej zajadłych, takich, którzy nie, nie, nie oddadzą ani guzika. Znaczy bycie osadnikiem w Hebronie oznacza, że strzeżesz już takiej, ja użyję tego słowa, ale, ale proszę tego dosłownie nie, nie rozumieć, bo takiej świętości nienaruszalnej, takiej, takiej świętości ostatecznej, najważniejszej, że to jest to serce, serc po prostu. To jest straszne miejsce, to jest przerażające miejsce, to jest przerażające miejsce dla wszystkich, myślę. Dla żołnierzy, którzy tam służą, którzy pilnują spokoju. Ten spokój jest często gęsto łamany, no ale jakiś tam, jakiś tam jest. Dla oficerów dowodzących tymi żołnierzami, bo to zawsze, jak się nie odwróci człowiek, to plecy z tyłu zawsze dostanie. Żadnej kariery tam nie robi, a kłopotów będzie miał całą masę. To jest straszne miejsce dla Arabów. Niewątpliwie straszne miejsce dla Arabów, zwłaszcza tych, którzy żyją w bezpośredniej bliskości tych, tej garstki osadników, albo też dla takich malusieńkich enklaw arabskich, które są otoczone tym wymarłym miastem, po którym mogą chodzić tylko i wyłącznie izraelscy Żydzi. I, I mówię to celowo, ponieważ izraelscy Arabowie mają też pełnie praw obywatelskich oczywiście i mogą być i generałami w armii, mogą być ministrami, ambasadorami, no wszystko, co, co, co sobie człowiek życzy, ale na ulicy Hebronu to często gęsto tak wygląda, że przyjeżdża wycieczka ze szkoły izraelskiej, gdzie są zmieszane dzieci, są dzieci żydowskie, dzieci arabskie, no i podchodzą jacyś tacy żołnierze, którzy tam odbębniają Służbę, którzy się potwornie nudzą, którzy też niekoniecznie wszystko muszą wiedzieć. No i jak widzą dziewczynki w chustach, to im przeganiają by także na arabską stronę. No mimo, że to są Izraelki takie same jak oni. I jeżeli są już pełnoletnie, to mogą sobie głosować tak samo jak oni, a być może oni zostaną tymi sierżantami do końca życia, a ta dziewczynka jedna z drugą będzie panią minister zdrowia albo wysokim oficerem armii. To jest oczywiście, że to, 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 tak to wygląda niestety. No, o tym mi opowiadano, więc, więc, więc dlatego, dlatego, dlatego to powtarzam. No, Hebron, Hebron jest naznaczony. Hebron jest, Hebron jest naprawdę straszny. Zwłaszcza kiedy, kiedy się widzi zdjęcia sprzed kilkudziesięciu lat. Czyli sprzed yy, lat dziewięćdziesiątych, sprzed masakry w Grocie Patriarchów. Dokonanej przez, przez żydowskiego lekarza, z wykształcenia przez Barucha Golsteina. Chyba szaleńca, ale nie do końca szaleńca. O tym za chwilę. Teraz drugi fragment wnuków Jozłego, czyta Paweł Smoleński Wieści o niepokojach przywozili do Hebronu kierowcy samochodów i liczni arabscy wierni, powracający z modłów w meczycach Alaksa i Kopuły na Skale. Przekaz był prosty. W Jerozolimie Żydzi mordują Arabów i chcą zająć yy, wzgórze świątynne. Informacje i plotki były na tyle niepokojące, że szef tamtejszej policji, Raymond Kaferata nakazał wystawienie dodatkowych posterunków. Wiele nie mógł zrobić, bo urządował w Hebronie zaledwie od trzech dni i miał do dyspozycji tylko 33 ludzi. Polecił Żydom zamknięcie się w domach. Arabski motłoch ruszył na dzielnicę żydowską. Pierwszą ofiarą był młody Szmuel Rosenthal, urodzony w Polsce student Josiwy. został pochowany jeszcze tego samego dnia. Nazajutrz arabski tłum niejako się podzielił. Część uzbrojona w noże, a niekiedy w broń palną, ruszyła do Jerozolimy. Reszta wróciła do dzielnicy żydowskiej. Najbardziej zajadli zebrali się pod domem Rabina, tymczasowym schroniskiem dla wielu Hebrończyków. Na zewnątrz stali policjanci Kaferaty. Gdy Arabowie wdarli się do środka, komendant nakazał strzelać i ruszył za motłochem. Okazało się, że nie mógł być pewien lojalności swoich podwładnych. Polowanie na Żydów, mordy i bestialstwa trwały dwie godziny. Zginęło 67 Żydów, setki było rannych. Zabito też pięciu Arabów. Ciała pomordowanych spoczęły w zbiorowych mogiłach. Mają wśród osadników żydowskich osiedli ustawionych wewnątrz Starego Miasta w Hebronie, podobnie jak późniejsze ofiary konfliktu, status męczenników. Tych, którzy przeżyli, Brytyjczycy przymusowo ewakuowali z Hebronu. Nastał czas po raz pierwszy w historii miasta, gdy na kilkadziesiąt lat zabrakło tu Żydów. Próba powrotu w latach trzydziestych XX stulecia została wstrzymana przez władze mandatu obawiano się kolejnych antyżydowskich tumultów wiadomo natomiast, że ofiar byłoby znacznie więcej, gdyby nie arabscy sprawiedliwi Żydów ukrywano ryzykując życie swojej i rodzin w dwudziestu ośmiu muzułmańskich domach w Hebronie niemal pół tysiąca Arabów pomagało ściganym przez tłum żydowskim sąsiadom. Według książki dziś Paweł Smoleński, Wnuki Jozłego, jego nowa książka. Wróćmy do momentu, w którym przewałem ci opowieść o Goldsteinie, bo to jest też dobry moment, by wspomnieć, że portretujesz w tej książce postaci bardzo kontrowersyjne. Dla nie, jednej... to nie jest postać kontrowersyjna, moim zdaniem Goldstein. Nie. No są jego obrońcy. Ale fakt, że są obrońcy, to nie znaczy, że to jest postać kontrowersyjna. To jest po prostu, to był bo on nie żyje. On został zlinczowany w trakcie, kiedy w przeładowywał. Tak, nie? tak, tak, w grocie patriarchów, kiedy przeładowywał y, karabin, którym wcześniej zabił kilkadziesiąt osób i ranił o wiele więcej. On został wtedy przez ten. Ten, ten tłum modlących się mężczyzn zabity, to nie jest postać kontrowersyjna. bo że to jest masowy morderca, to w ogóle nie ulega dla mnie najmniejszej wątpliwości. Przy czym, że była pełna jasność, i jak głęboko wierzę ludziom, którzy mi opowiadali o Goldsteinie, bo ja, ja jego nie znałem, którzy opowiadali mówiąc, że to był świetny lekarz, że to był człowiek, który był gotowy w środku nocy w najgorszą ulewę, a tam potrafi też być zimno w zimowych miesiącach, więc również w takie straszne. Zimno, wsiadać w jakieś autobusy i pojechać do dziecka, do pacjenta, leczyć, pomagać. To był taki lekarz, oprócz tego, że lekarz fachowiec, tak? to taki lekarz pierwszego kontaktu. A pierwszy kontakt tam często gęsto wygląda w ten sposób, że trzeba ratować życie. Jest tutaj historia w tej książce o człowieka, któremu, którego najbliższemu, czyli ojcu. Goldstein uratował życie wtedy, kiedy on był przez jakiś terrorystów arabskich raniony tak, że, że nie miał prawa przeżyć, więc, więc pod tym względem być może to jest niejednoznaczna, nie, 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 nie kontrowersyjna postać, że jedni uważają, że był wybitnym lekarzem, a drudzy uważają, że tylko dobrym był lekarzem. No dobrze, ale jest taki moment w tej opowieści, kiedy jeden z bohaterów, twoich rozmówców, mówi tak doszło do tej masakry, nikt nie broni tego, że on nie jest masowym mordercą, bo jest to wiadomo, ale być może coś wiedział, coś usłyszał i chciał obronić Żydów przed planowanym atakiem ze strony Arabów, ponieważ w Hebronie wiadomo, kiedy to nastąpi. Yy, tak, jest, jest tego typu opowieść i to jest opowieść, yy, myślę, że szersza, mianowicie otóż to jest opowieść o tym, że wielu osadników uważa, że oni mają jakby taki, nie wiem, dodatkowy zmysł, który potrafi wykryć różne, różne napięcia niedostrzegalne dla innych Izraelczyków, czy w ogóle dla innych ludzi, a jednym, jednym z tych napięć to jest właśnie taki, taki poziom zburzenia otoczenia arabskiego i wtedy wiadomo, że cokolwiek się wykluje. Też są takie opowieści, które mówią, że ponieważ Goldstein <coughs> był lekarzem, no to wiedział, że się w szpitalach nagle, podobno, nie wiem czy to prawda, to jest nieweryfikowalne nie obecnie, że w szpitalach magazynuje się krew, no więc jeżeli, jeżeli zbiera się dodatkową krew, to znaczy, że coś się będzie działo, albo się przewiduje, że coś się będzie działo, prawda? I że coś usłysza od jakichś wojskowych, być może od jakiegoś wywiadu, od funkcjonariuszy Shin Betu, no pan Bóg raczy wiedzieć. Ale ja sobie myślę, że to jest racjonalizacja. W tym znaczeniu. Racjonalizacja, że po prostu zbrodnia Goldsteina była niepojęta, absolutnie niepojęta. Chyba, że uwierzyć tym, którym wierzył Goldstein, bo tacy też tam oczywiście też się zdarzają, też nieżyjący już rabin Meir Kahane, twór, znaczy głosiciel takiego pomysłu, który. Izrael natychmiast postarał się zastopować, prowadzoną przez niego partię zdelegalizował, uznając, że to jest taki oto twór, który wzywa do terroryzmu, który jest stricte faszystowski. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiście, nie, ja myślę, że to jest, że to jest racjonalizacja, że to jest takie, tak, taka próba oswojenia tej straszliwej zbrodni. Że to jest też taka próba dopowiedzenia własnych niepokojów i, i takiego własnego strachu, bo Oczywiście, jeżeli osadnicy, czy jeżeli w ogóle Izraelczycy mówią, ja po pierwsze nie można z, z indywidualnymi uczuciami dyskutować, bo to są uczucia takie i. i i, i, I trudno, no, no takie są, a nie inne kwita. Natomiast no, jeżeli ktoś mówi ja się boję, jestem zagrożony, a na dodatek podaję przykład. No w Hebronie łatwo tego typu przykłady, a tu kogoś napadli jacyś nożownicy, a tu snajper zastrzelił dziecko leżące w wózeczku. Tak. Widział. To, to nie był przypadek, on nie strzelał do dorosłych. To było je, jeden jedyny obiekt który on miał przed swoim celownikiem i strzelał po prostu łobuz do niemowlęcia. No to jeżeli to wszystko się składa, i to są historie, no jeżeli Jozue z Hebrajczykami przyszedł przedwczoraj do ziemi obiecanej, no to to, co się wydarzyło kilka lat temu, tak, to, to było tym bardziej przedwczoraj. To, co się wydarzyło kilkadziesiąt lat temu, czyli pogrom hebroński, to jest ten moment, kiedy, kiedy rzeczywiście na kilkadziesiąt lat przestaje istnieć w Hebronie społeczność żydowska, bo tak ona od czasów biblijnych istniała nieprzerwanie, nieprzerwanie. I jeżeli człowiek jest w tego typu opowieściach wychowany, jeżeli to są jego codzienne doświadczenia, jeżeli przechodzi koło miejsc upamiętniających śmierć. Gdy mieszka w Hebronie, a tam nie sposób obok takich miejsc nie przechodzić. I ta śmierć oczywiście ma prawo i powinna być upamiętniona. No to wówczas no, no nasiąka się atmosferą miejsca. To jest też takie miejsce kaleczące wyobraźnie, moim zdaniem, bo jest taka książka, zbiór tekstów z zachodniego brze brzegu pisany. Na rocznicę, na pięćdziesiątą rocznicę okupacji, czyli czy końca wojny sześciodniowej, i w tej książce teksty swoje no, zostawiali wielcy pisarze, oczywiście od Vargasa Liosy, począwszy przez, no ty no, jesteś no, tam, tam jest Asaf Gawron, tam jest, no, no masę, masę rzeczywiście wy, wy, wybitnych, wybitnych pisarzy. Jak się czyta te teksty, one powstawały... Równolegle do siebie, ale one ze sobą nie korespondują, znaczy ci ludzie ze sobą nie rozmawiali, twórcy tych tekstów, to się okazuje, jak takie miejsce ogranicza wyobraźnię, oni używają wszyscy jednego sformułowania, że to miasto duchów, mhm. takie, to, to się, to aż, aż czuć jak, jak to jest takie, takie wyświechtane. Jak czuć, jak, jak ludzie obdarzeni no, no, największymi talentami nie są w stanie wyżej się wspiąć, bo po prostu to miasto tak przygniata. Przyznam, że kiedy czytałem Twoją książkę, Wnuki Jozłego, przypomnę tytuł, to też zajrzałem do internetu, żeby zobaczyć, jak przemawia jedna dziewczyna. Oni też jest w Twojej opowieści. To jest wówczas studentka albo udająca studentkę Palestynka, która doprowadziła do zamachu bombowego w Pitzeri w Jerozolimie. Opowiada tak. tam o tym, właściwie uśmiecha się na wiadomość, którą przekazuje jej dziennikarz, że w tej pizzerii to zginęło nie troje, a ośmio dzieci izraelskich. No to jest, to jest, to jest, to jest zamach na pizzerię z baro w Jerozolimie, tak, ta dziewczyna była przewodniczką zamachowca, o tak to należy nazwać, znaczy z technologii przeprowadzenia zamachów, o czym... O czym wiadomo, bo o tym wielokrotnie pisano. to, to, to wygląda z reguły tak, że jest ten, który ma na sobie paszachida, prawda, ale ktoś go musi do tego miejsca doprowadzić i to. Wcześniej to, obserwuję, tak, szuka dobrego momentu. Tak, to jest, to jest, to jest ktoś taki. I to właśnie. To, ona była studentką, na studiu była to, to, trochę dziennikarką, znakomicie mówiła po hebrajsku, wyglądała jak, jak turystka izraelska, i ona sama mówiła o tym, jak to. Już po zamachu wsiadła do autobusu pod bramą Damasceńską i no, słuchała radia, jak, jak, reszta, jak reszta, reszta pasażerów tego, tego, tego autobusu. I, i, I w tym radiu właśnie co i raz wpływały nowe wiadomości, a nowość tych wiadomości o zamachu polega na tym, że dodawano kolejną liczbę ofiar. Jak ona na początku była rozczarowana, bo tam właśnie kilkoro, tak dwójka, trójka, już nie pamiętam w tej chwili, potem więcej i więcej i więcej. Ten, ten, ten zamach coraz coraz bardziej straszliwe skutki przynosił, i ona puchła z dumy. Ona została wypuszczona z więzienia, bo ją, ją złapano oczywiście. Wyjechała natychmiast do, do Jordanii. Występowała w palestyńskiej telewizji, czy w arabskiej telewizji. Tej, która jest oglądana na zachodnim brzegu, i rzeczywiście ona była dumna z tego, co zrobiła. To Pan... był uśmiech na twarzy. Tak, tak, tak. I nie ma słowa przesady w tym, kiedy osadnicy opowiadają, że jeżeli zdarzy się jakiś zamach, to matki zabitych zamachowców w arabskich. W wioskach czy miasteczkach chodzą po ulicy Dumnej i rozdają, rozdają cukierki nieznajomym przechodniom, tak, bo, bo wydarzyło się coś, coś wielkiego i gdzieś tam w końcu drogi szczęśliwego, no bo męczennik, prawda, otwarte niebo przed nim i tak dalej, czy to jest poza, czy to jest wymuszone, czy tak on naprawdę myśli, no tego nikt nie wie, ale... Autonomia będzie płaciła duże pieniądze. Wiadomo, że autonomia będzie płaciła duże pieniądze, że za śmierć szachida, autonomia wypłaca dożywotnią rentę, i to jest naprawdę, to są na, na, na tamte warunki, to są znaczące sumy, takie, które pozwalają, pozwalają żyć. Te. Pogrzeby, które się robią manifestacjami, tak? I to są manifestacje gniewu i, 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 i buntu, ale z drugiej strony to są manifestacje radości też, bo udało nam się zabić tylu i tylu Żydów, bo tak się stało. I te mowy pogrzebowe, ale co jest tego, jeżeli wrócimy do początku, tej, tej naszej pogaduchy, to tego, tego wtedy nie było, a teraz to jest. Ja rozmawiam z psychologiem który analizował mowy pogrzebowe tak nad grobami szachidów, palestyńczyków, którzy dopuścili się z samobójczych zamachów, albo zamachów i zginęli w nich, tych nożowników i nad grobami rekrutów izraelskich, też zabitych w jakiś rozruchach, tak? I, I on był przerażony, bo widział jak, jak te temperatura tego, co się mówi nad grobem po hebrajsku i tego, co się mówi nad grobem po arabsku. Jak to się skleja, jak to się zbliża, że to są podobne frazy, że to jest podobna, podobna argumentacja, że to nagle, no nagle, nie wiem, no jesteśmy siamskimi braci. No właśnie, to oczywiste pytanie na koniec. Co będzie? Cokolwiek? A... Nie, 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 ja, ja takiego pytania nie chcę, bo musiałby mieć w sobie więcej, by także co, odwagi na pewno i, 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 i mądrości niż Jozue tytułowe. On nie zadał Bogu pytania, co będzie Boże, kiedy przejdziemy Jordan. On wypełnił wolę boską po prostu. Ja nie wiem, co będzie. Nie wiem. Wiem jedno, ale to jest, to jest taki banał, że aż wstyd powtarzać. Ono, on brzmi tak, że najgłupszym, jednym z najgłupszych powiedzeń, którego ludzkość się dochrapała przez te tysiące lat cywilizacji jest takie, mianowicie nie ma sytuacji bez wyjścia. Któż są sytuacje bez wyjścia? Są. Paweł Smoleński, dzisiaj był gościem radia Książki Wnuki Jozłego. Kolejna opowieść z Izraela o niełatwym życiu tam, na zachodnim brzegu Jordanu, w strefie gazy i w Izraelu samym. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję pięknie. Do usłyszenia. Tak mówił Paweł Smoleński w roku 2019 w naszym podcaście, kiedy ukazała się jego książka Wnuki Jozłego. To było specjalne wydanie naszego podcastu. Michał Nogaś dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia, Paweł. Książki. Magazyn do słuchania.